Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Ostatnio na kanale pojawił się pierwszy odcinek nowej serii Tanie i Dobre. Tam pokazałam Wam produkty do 5 zł, czyli w większości to były maseczki. I stwierdziłam, że czemu by nie nagrać takiego filmu odnośnie ogólnie moich maseczek, które posiadam wszystkie. Taki film pojawił się już na kanale 2 lata temu, ale od tamtej pory tych maseczek przybyło. Odkryłam bardzo dużo fajnych maseczek. I troszkę się to pozmieniało, więc stwierdziłam, że czas nagrać aktualizację. Także dzisiaj przychodzę do Was z moimi maseczkami do twarzy. Pokażę Wam, jakie mam, z jakich jestem zadowolona i co o nich myślę. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, moje maseczki mam ogólnie w takim pudełeczku schowane w szufladzie. I będziemy jechać po kolei, jakie tu mamy maseczki. Jeżeli chodzi o maseczki, ja Wam powiem, że ja maseczki uwielbiam. Uważam, że jest to takie dopełnienie pielęgnacji. Ja używam w większości maseczki oczyszczające, jak i nawilżające. I nie lubię też używać ciągle jednej i tej samej. Wolę mieć jakiś wybór. Wolę sobie na przykład dzisiaj użyję tą, jutro jakąś inną na przykład. Dlatego, co dla niektórych maseczki, które teraz pokażę, może się okazać, że mam bardzo duży zbiór tych maseczek, a co dla niektórych może się okazać, że jest ich mało. Jak dla mnie jest wystarczająca ilość. Oczywiście cały czas jestem ciekawa nowych maseczek i będę na pewno testować jeszcze wiele, wiele innych, ale póki co przechodzimy do moich maseczek. Zacznę od maseczek oczyszczających. I mam tutaj tak. Maseczkę Bielenda Carbo Detox, oczywiście maseczka, która się pojawiła już w odcinku Tanie i Dobre. I Wy ją dobrze znacie, bo ja już wiele razy o niej wspominałam. Jest to bardzo fajna maseczka oczyszczająca. Ona dobrze oczyszcza, matuje skórę, redukuje wydzielanie sebum, odświeża tą skórę, nie ma uczucia ściągnięcia po niej. Także naprawdę ja ją uwielbiam, ona jest czarna oczywiście. I tutaj jest akurat, ja mam do skóry mieszanej i tłustej. Naprawdę ją uwielbiam. Mam tutaj zapas z Polski jeszcze, zostały mi 3 dosłownie. Ale maseczka naprawdę mega fajna. Ja ogólnie z tej serii używałam jeszcze żel do twarzy, krem. I powiem szczerze, że każdy produkt z tej serii się u mnie sprawdził. Następną maseczką oczyszczającą, którą posiadam, to jest oczywiście też Bielenda i to jest Silver Detox. To jest maseczka, którą również znacie. Ona wiele razy na moim kanale się pojawiła. Również nagrałam test tej maseczki, jak pierwszy raz ją używałam. Ta maseczka, powiem Wam szczerze, jest podobna bardzo do tej, tylko oczywiście nie jest czarna. I jest to maseczka detoks i oczyszczanie, maska metaliczna, cera mieszana i tłusta, nanosrebrno, węgiel i aktywny cynk. Maseczka też świetna, nie daje uczucia ściągnięcia, czego ja nie lubię. Naprawdę nie lubię w maseczkach, jak czuję, że ta moja skóra jest taka ściągnięta. Bardzo dobrze oczyszcza, redukuje wydzielanie sebum, zwęża pory. I ogólnie skóra jest zmatowiona, odświeżona, świetna. Tak jak mówię, te dwie maseczki są bardzo do siebie podobne. Natomiast ja lubię mieć wybór i lubię raz stosować tą, raz tą. Jeżeli chodzi o zastyganie, te maseczki to są maseczki zastygające i zastygają bardzo mocno. No ale nie ma jakiegoś za bardzo problemu z ich zmyciem. I tutaj mam większy zapas, bo mam ich aż 5. Tak. Zawsze jak kupuję maseczki, to kupuję sobie po kilka naraz, a te akurat wszystkie przywiozłam z Polski. Dalej, jeżeli chodzi o maseczki oczyszczające, to tu mam jedną połówkę Garnier Skin Active. To jest maseczka, która tutaj miała drugą połówkę i to jest taka sauna mask. To też jest maseczka oczyszczająca. Ja ją kupiłam w Aździe akurat tutaj i tak jak mówię, ona ma 2 saszetki na 2 użycia, już jedno użyłam. Jest to maska, którą po prostu moczymy twarz, nakładamy tą maseczkę, wykonujemy masaż i podczas tego masażu rzeczywiście czuć, że ta maseczka robi się ciepła. I po wykonaniu masażu trzymamy ją 3 minuty na twarzy, potem ją spłukujemy. Ona nie jest maseczką zastygającą, po prostu jest taka, jaka jest, jak robimy masaż. Zmywamy ją i rzeczywiście skóra jest dobrze oczyszczona, zmatowiona, pory zwężone. Nawet zauważyłam, że zaskórniki są usunięte. Także naprawdę mega fajna maseczka. Też niedroga. Ja nie pamiętam, ile ja za nią zapłaciłam, ale
Ja już ją stosowałam kiedyś i teraz właśnie sobie zakupiłam kolejne opakowanie. Naprawdę maska fajna, warta do przetestowania. Ja ją Wam mogę polecić. Kolejna maska oczyszczająca to jest jakaś Gold Mask. To jest maska Peel Off. I ja tak naprawdę tej maski jeszcze nie używałam. Tak naprawdę jej w ogóle nie znam, bo ją dostałam od swojej przyjaciółki. I jeszcze nie miałam okazji jej użyć. Ale generalnie to jest jakaś maska Peel Off, oczyszczająca. Głęboko oczyszczająca i usuwająca właśnie wągry. Także tyle, tyle Wam mogę powiedzieć. Nic więcej, bo no nie używałam jej, więc nie wiem. Dalej, teraz przejdziemy do maseczek nawilżających. Sobie tutaj wyciągnę te maseczki. Jeżeli chodzi o maseczki nawilżające, to mam z Isany maseczki nawilżające. Tutaj są też podwójne, także na dwa użycia. Jest to maseczka Hydro Booster, nawilżająca, odświeża skórę. Maseczka jest bardzo tania, zresztą ona też była w tym odcinku nowej serii Tanie i Dobre. Powiem Wam, że ja ją kupiłam tak naprawdę, ja marki jej sama ogólnie nie znałam, znaczy wiedziałam, że jest w Rossmanie i tak dalej, ale nie miałam żadnych kosmetyków z tej firmy. No i kiedyś będąc w Polsce zakupiłam sobie tą maseczkę, tak na próbę i powiem Wam szczerze, że byłam pod wielkim szokiem, ale ona... naprawdę świetnie, świetnie działa. Bardzo dobrze nawilża tą skórę. Pierwszy raz się spotkałam z maseczką, która właśnie sama się wchłania. Także naprawdę super, maseczka mega fajna, dodatkowo tania, także jeszcze bardziej super. No i tak jak tutaj mówię, mamy dwie saszetki, także na dwie aplikacje. Ja mam jeszcze trzy takie opakowania. Bardzo naprawdę polecam tą maseczkę, bo ona jest mega fajna. Bardzo dobrze nawilża skórę. Kolejną maseczkę, którą sobie kupiłam troszkę później, jest to też Isana i to jest intensywnie nawilża. Maseczka Repair, intensywna pielęgnacja, pielęgnuje. Taką maseczkę czerwoną tym razem, też dwa ma tutaj, dwie maseczki jakby w jednej. Też maseczka jest mega fajna, bardzo dobrze nawilża. Powiem szczerze, że ona nawilża dużo mocniej niż ta zwykła. Ale jest naprawdę super, też jest maseczką, która sama się wchłania. Ja i tak zazwyczaj, jak tutaj jest napisane, że tą maseczkę mamy trzymać tak 10-15 minut, ja i tak zawsze takie nawilżające maseczki trzymam dużo dłużej, ale jest naprawdę fajna i też tania, także ja na pewno te maseczki póki co będę używać, bo są fajne i godne polecenia, a dodatkowo tanie. I ja mam jeszcze jedną maseczkę z Isany, jest to maseczka oczy i usta. Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa, regenerująca. I tu mamy taką maseczkę, ona ma cztery małe torebeczki. To też jest maseczka, która sama się wchłania i ją nakładamy właśnie na powieki, pod oczy i tu w okolice ust. Też działa świetnie, bardzo dobrze nawilża te części twarzy. Także naprawdę fajnie, też jest niedroga. Ja powiem Wam szczerze, że byłam w szoku, jeżeli chodzi o te maseczki Isany, że one tak dobrze działają. Dalej mamy maseczki z Ziai i ja akurat tutaj mam dwie maseczki. Jedna to jest maseczka nawilżająca i są to te maseczki z glinką. Tu mam glinkę zieloną, skóra sucha, normalna, nawilżająca oraz maska regenerująca z glinką brązową, każdy rodzaj skóry. Tutaj akurat nawilżające mam dwie. Jeżeli chodzi o te maski z Ziai, ja je bardzo, bardzo lubię. To były tak naprawdę moje pierwsze maseczki, które ja odkryłam i które zaczęłam stosować. Też ja używałam praktycznie chyba każdą z tej serii z glinką, oprócz tej antystres. Ale tak, to wszystkie się u mnie sprawdzają. Ja uwielbiam maseczki z glinkami. Świetnie działają, ta nawilżająca świetnie nawilża, mają przyjemne zapachy. To są maseczki, które nie zastygają i po prostu jak mamy tą maseczkę na twarzy, to czuć, że ona jest taką maseczką nawilżającą właśnie. Więc one się szybko zmywają, nie trzeba jakoś się dużo namęczyć. Wiem, że sporo ludzi nie lubi tych maseczek, bo na nie nie działają na te osoby, ale znam też osoby, na które działają. Ja je Wam polecam, bo dla mnie są super. I tutaj mam jeszcze jedną maseczkę, stosunkową nowość, jeżeli powiem tak. To jest maseczka z Niva. I ona tutaj powinna mieć drugą część, bo to było tak jak w tym przypadku Garnier, że one były dwie. Jeżeli śledzicie mnie na bieżąco, wiecie, że jakieś... nie wiem, parę tygodni temu, trzy tygodnie temu chyba, byłam na zakupach z mamą i właśnie w Funciaku, słuchajcie, kupiłam sobie taką maseczkę nawilżającą.
Nigdy jej nie miałam, stwierdziłam, fajnie, przetestuję. Powiem Wam, że zaskoczyłam, byłam mile, ponieważ maseczka rzeczywiście bardzo dobrze nawilża. Jest to maseczka o dosyć takiej lekkiej konsystencji. Myślałam, że będzie jakaś taka, wiecie, biała czy coś takiego. Okazało się, że jest taki jasna zieleń. Przepięknie pachnie. I to też jest maseczka, która się sama wchłania, ale rzeczywiście nawilża bardzo dobrze. Ja akurat przed użyciem tej maseczki zauważyłam, że mam tutaj w okolicach nosa taką suchą skórę i stwierdziłam, że to czas na maseczkę i wypróbuję tą. Słuchajcie, jak ręką odjął, moja skóra była dobrze nawilżona i naprawdę wyglądała tak świeżo, tak zdrowo i była mega nawilżona. Także naprawdę fajna sprawa. Ja tak jak mówię, kupiłam ją w funciaku, więc tak. Ale Wam polecam, bo jest naprawdę fajna. Teraz Wam pokażę maseczki w płachcie. Też mam ich trochę. Pierwsze maseczki w płachcie to są oczywiście te Garnier Skin Active. To są maseczki, tą maseczkę ogólnie odkryłam jako pierwszą, jeżeli chodzi o maseczki w płachcie. Potem zaczęłam używać też innej. Tutaj mi się wydaje ogólnie, że ja tej nie miałam jeszcze, bo wiem, że są różowe dwie. Jedna jest taka wersja bardziej jaśniejsza, a ta jest ta ciemniejsza. Tej jeszcze nigdy nie miałam, więc nie wiem, jak się sprawdza. I jest jeszcze, wiem, zielona, której też jeszcze nigdy nie miałam, ale mam nadzieję, że przetestuję. Oraz czarna, którą też uwielbiam. Czarna jest maseczką oczyszczającą, ale jest świetna, naprawdę. No i generalnie, jeżeli chodzi o te maseczki, ja je bardzo lubię, one świetnie się u mnie sprawdzają. Ja w ogóle lubię maseczki w płachcie, nie trzeba dużo przy nich robić, po prostu nakładamy na twarz, relaksik, potem ściągamy. I tyle. Wiem, że te maski też nie mają zbyt dużo ulubieńców. Osoby twierdzą, że one nie są jakieś super fajne. Jak dla mnie są świetne, ja je lubię używać, one na mnie działają, bardzo dobrze nawilżają moją skórę. Tutaj tak jak mówię, tej akurat nie używałam, jeszcze będzie mój pierwszy raz. Ale jeżeli chodzi o tą, ona bardzo dobrze nawilża moją skórę, skóra jest nawilżona bardzo, bardzo długo. Przyjemnie, na początku jest taki przyjemny chłodek, który daje ukojenie, także naprawdę jak dla mnie super. I mam jeszcze dwie maseczki w płachcie. Pierwsza to jest oczyszczająca maska w płachcie 3D Kotek. To jest Bielenda Crazy Mask. I powiem Wam szczerze, ja tą maskę kupiłam, żeby nagrać test na żywo, ale jeszcze się nie zabrałam do tego. Ostatnio, kiedy nagrywałam Wam test pudru bambusowego, mówiłam Wam, że mam dużo produktów, które chcę Wam nagrać test na żywo i między innymi właśnie jest to ta maseczka. Ja ją kupiłam sobie jedną, ponieważ tam jest chyba 4 takie maseczki czy 3. Już nie pamiętam. Ja kupiłam tą sobie tak na spróbowanie, przetestowanie. I powiem Wam szczerze, że ja już widziałam na YouTubie różne testy i jest taka, jest tak bardziej pół na pół, bym powiedziała. Część osób je uwielbia, te maski, a część twierdzi, że tak naprawdę ta maska oprócz wyglądu nie robi nic. Także ja jestem ciekawa, jakie będzie moje zdanie. Już Wam zapowiadam, że test tej maseczki na pewno będzie na kanale. Także ja jej jeszcze nie używałam, więc nic nie mogę na jej temat powiedzieć, ale ją mam. A druga maska, słuchajcie, to też jest maska do testu. I to jest Isana Hydro Booster. To jest ta maska, co mam z Isany zwykłą, to jest w płachcie. Ostatnio będąc w Polsce właśnie poszłam po maseczki te Isany i właśnie zauważyłam, że jest taka w płachcie. Ona nie była droga, chyba 2,49, więc stwierdziłam, że kupię też na przetestowanie i też nagram Wam test na żywo, ale jeszcze do tego momentu nie dotarłam. Więc póki co nie mogę Wam nic o tej masce powiedzieć. Mogę Wam powiedzieć, że to jest maseczka nawilżająca, przeciwzmarszczkowa z kwasem hialuronowym i aloesem. I maseczka zapewnia natychmiastową, mocną dawkę świeżości, odżywia zmęczoną skórę. Daje 24-godzinny intensywny efekt nawilżenia. Także zobaczymy. To maseczka jest kolejna do testu, także te dwie maseczki będę Wam testować na pewno. Więc na razie nic o nich nie mogę powiedzieć. I mam jeszcze jedną maseczkę Clear Skin. Jest to maseczka z Avonu w takiej tubce. I jest to maseczka właśnie przeciw zaskórnikom. Tak, ją nakładamy w strefę T, tam gdzie mamy zaskórniki. Zaraz Wam powiem. Powinniśmy ją używać 2-3 razy w tygodniu. I nakładamy ją na twarz. Czekajcie, bo nie mogę znaleźć, ile ją mamy trzymać. A tu chyba nie jest napisane, ile.
Ale generalnie maska jest w takim kolorze niebieskim, takim bardzo ładnym, natomiast jak zastygnie, robi się taka siwa. Bardzo mocno zastyga, więc trzeba się trochę napracować, żeby ją zmyć. I powiem Wam szczerze, że ja ją kupiłam, ponieważ ja mam wągry, no każdy ma. I naprawdę szukałam czegoś bardzo dobrego, co by mi pomogło w, wiecie, w pozbyciu się tych wągrów. I powiem szczerze, że ta maseczka jest ok, ale nie zrobiła żadnego szału takiego wow czy coś. Ja ją używałam 2-3 razy w tygodniu, ale no powiem szczerze, że one, te wągry zostały jakby zniwelowane i było ich mniej, ale żeby całkowicie się ich pozbyć, no nie. Także maseczka jak dla mnie jest ok i cały czas ją oczywiście używam, bo jeszcze jej trochę mam. Ale nie kupię jej raczej ponownie, dlatego że znalazłam coś lepszego. Także maseczkę po prostu zużyję do końca i tyle. Nie było efektu wow, po prostu jest taka przeciętna, bym powiedziała. Natomiast jeżeli chodzi o wągry, to ja mam maseczki Peel Off. To są maseczki, które już znacie, bo ja już je pokazywałam na kanale. Kupiłam je w Funciaku, zresztą cały czas kupuję, chociaż nie wiem, czy jeszcze są. I te maseczki są w takim opakowaniu. A w środku mamy takie saszetki. I to są maseczki, które... Ja taką jedną saszetkę mam na 3 razy. I to są, tak jak mówię, maseczki peel-off. One się bardzo ciągną, nakładamy je tam, gdzie mamy wągry, czyli w moim przypadku to jest strefa T. Czekamy. Tutaj jest napisane ile? Nie. Ale po prostu do momentu, aż to zastygnie, no i potem po prostu ściągamy. I powiem Wam, że to jest rewelacyjne, bo to rzeczywiście działa tak, jak ma działać. Wągrów pozbywa się w 100%. Naprawdę jest mega, ja ją uwielbiam. Kiedyś ją kupiłam tak po prostu na przetestowanie, a okazała się świetna. Wcześniej używałam też takich białych plastrów z różnych marek, ale nie, to nie było tak dobre jak to. Także ta maseczka jest mega, mega fajna. I to by było na tyle, kochani, jeżeli chodzi o moje maseczki, to są już wszystkie. Tak jak mówię, będę dalej testować nowe maseczki, bo tak jak mówię, uwielbiam. Także jeżeli macie jakieś sprawdzone, dobre maseczki, to dajcie mi w komentarzach znać, bardzo Was proszę. Na pewno przetestuję kolejne nowe. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to proszę o pozostawienie kciuka do góry, o śledzenie mnie na Instagramie. I oczywiście o subskrybowaniu mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki bardzo, że byliście, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!